Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj dalej chciałbym porozmawiać jeszcze o pierwszym przykazaniu, a konkretnie o tym, co ono robi. Co to pierwsze przykazanie robi? Co sprawia w nas przestrzeganie pierwszego przykazania? Co się dzieje w człowieku, który faktycznie nie ma innych bogów obok Boga prawdziwego, który oddaje w swoim życiu tylko temu prawdziwemu Bogu cześć? I tak się składa szczęśliwie, że nie musimy się domyślać tego. Mamy to opisane w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale. Właśnie taką sytuację. Sytuację ludzi, którzy przestają temu prawdziwemu Bogu cześć oddawać. Apostoł Paweł mówi tak od 21 wersetu. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga, nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieni w myślach swoich. Co pierwsza rzecz się dzieje? Myśli stają się nikczemne. Ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Serce nierozumne pogrąża się w ciemności. Mienili się mądrymi, stali się głupi. Zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości. O czym mówi ten fragment? O bardzo prostej zależności. Mianowicie to, kogo czcisz, ma wpływ na ciebie. Albo to, kogo czcisz, takim się stajesz. Jeśli przestajesz czcić Boga, który jest piękny, szlachetny, dobry, nieskończony, święty, moralny, w sensie czysty, uczący ciebie tego, co chwalebne, co dobre, co właściwe, co słuszne, noszenia własnego krzyża, znoszenia cierpienia, stabilności, wierności, oddania, posłuszeństwa. Jeśli to wszystko lekceważysz, no to wygrywa w tobie coś, co naturalnie z tym Bogiem walczy o to, by być obiektem naszej czci. I tym naturalnym czymś są sromotne namiętności, jak to mówi 26 werset, albo pożądliwości, jak mówi 24 werset. Innymi słowy, mamy w sobie takie bardzo przykre, bardzo brzydkie pragnienia. I te pragnienia, które nas zezwierzęcają, pragnienia takie wyuzdane, można powiedzieć również nieuczciwe, pragnienia stawiania siebie w centrum, bez żadnych zahamowań, to po prostu nie ma w tym momencie, kiedy nie ma w nas tych wartości bożych, no to one po prostu wygrywają. Ktoś może powiedzieć, to nieprawda, ja znam wspaniałych ludzi niewierzących. Też znam wspaniałych ludzi niewierzących. To nie jest perspektywa jednego pokolenia, to nie jest perspektywa tego, że we wszystkich dokładnie tak samo to działa, ale jest to pewna perspektywa historyczna, perspektywa, która się potwierdza, kiedy patrzymy w perspektywie kilku pokoleń. Tak się właśnie faktycznie dzieje obecnie w Europie, tak się dzieje w wielu innych miejscach, gdzie nie chrześcijaństwo, ale inne religie przejęły panowanie. To jest konkretna zasada, która wyraża się w życiu społeczeństw. Tak jak powiedziałem, pewne duchowe dziedzictwo nie umiera tak szybko. Dlatego pewne błogosławieństwa, które mają postchrześcijańskie kraje, ciągle im towarzyszą. Ale jest to perspektywa prawdziwa. Wydanie przez Boga ludzi, którzy Go odrzucają, na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości. Albo łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą. Są to ludzie pełni chciwości, nikczemności, nieprawości, zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości, potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni, nierozumni, niestali, bez serca i bez litości. O tym mówi Słowo Boże w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale. Panie Boże, nie dawaj nam takiego stanu. Prosimy, nie wydawaj nas na łup naszych serc ku pożądliwości. Dawaj nam właściwą postawę do Ciebie, czczenia Ciebie całym naszym sercem. Z Bogiem, do zobaczenia.